Jak zrobić drewnianego pieska na sznurku? Potrzebne nam będą okulary ochronne, wyżynarka z brzeszczotem uniwersalnym, skrętarko-wiertarka z wiertłem do drewna, urządzenie wielofunkcyjne z tarczą z papierem ściernym, sklejka o grubości 6 mm, wałek drewniany o średnicy 30 mm, kołek ryflowany, kantówka, ołówek i miarka oraz sznurek. Pracę zaczynamy od wykreślenia na kantówce elementów pieska, przedniego i tylnego. Na przednim, który będzie głową, zaznaczamy skośną linię, otwory na ośki kół i otwór na sznurek. Pamiętając o ochronie oczu, przystępujemy do wiercenia. Pierwszy otwór to otwór na sznurek. Postarajmy się wwiercić na tyle głęboko, żeby miejsce wiercenia zaznaczyło się na drugim klocku. Następnie wiercimy otwory na ośki i odcinamy pierwszy kawałek kantówki. Teraz pogłębiamy otwór na sznurek i odcinamy drugi element. Na kawałku sklejki odrysowujemy cztery kółka i uszy, po czym wycinamy je wyżynarką. Następnie mierzymy wysokość pieska. Wymiar ten dwukrotnie przenosimy na drewniany wałek. Na dwóch zaznaczonych odcinkach ustalamy wysokość, na jakiej ma się znajdować otwór na sznurek i wiercimy. Teraz możemy odciąć obydwa wałki. Wycięte elementy szlifujemy, niwelując ostre krawędzie. W wyciętych kołach i uszach wiercimy otwory montażowe. Otwory w uszach mogą być większe niż średnica wkręta. Dzięki temu uszy będą ruchome. Kiedy wszystko jest gotowe, możemy przykręcić uszy, zostawiając milimetr luzu między wkrętem a uchem. Następnie mierzymy grubość kantówki oraz dwóch kół i przenosimy ten wymiar na kołek ryflowany, który posłuży za ośkę. Do ponawiercanych otworów w kołach wpuszczamy odrobinę kleju do drewna i przyklejamy do włożonej w klocek ośki. W ten sposób sklejamy obydwa elementy.
Następnie przez otwory przewlekamy sznurek i zawiązujemy supły na obu końcach. I gotowe! Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco ze wszystkimi tajnikami majsterkowania.